Tereny postoczniowe w Gdyni wcale nie muszą wyglądać sztampowo. Przykładów ku temu dostarczyli studenci Sopockiej Szkoły Wyższej na specjalnym wernisażu zorganizowanym wspólnie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Studenci włożyli wiele wysiłku, wiele godzin pracy, wiele własnej energii, tak, i pomysłów w realizację tych koncepcji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich działań. Mam nadzieję, że te koncepcje w większości zostaną wykorzystane przy tworzeniu projektu zagospodarowania terenów postoczniowych. Wystawa to zwieńczenie pracy ponad 30-osobowego zespołu studentów oraz wykładowców Wydziału Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej. Stworzone koncepcje to propozycje zagospodarowania terenów Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni. I rzeczywiście jest nowocześnie i stylowo. To jest właściwie kolejne nasze przedsięwzięcie jako uczelnia, łącznie z przedstawicielami biznesu. Pierwsza taka nasza współpraca była z Sopotem, kiedy rewitalizowano tereny Parku Północnego. Robiliśmy koncepcję projektów do zagospodarowania gdańskich podwórek, no a dzisiaj to są tereny postoczniowe. Prace stworzone przez studentów są na wysokim poziomie. Widać ich duży wkład i starania, by całość stanowiła spójną kompozycję. Ale zwycięzca może być tylko jeden. Dowiedziałyśmy się, że jest tam ogromny problem z miejscami parkingowymi, jak również z atrakcyjnością tego terenu dla oka, prawda? To trzeba było stworzyć tam tereny rekreacyjne, zielone, jakąś przyjemną małą architekturę. I myślę, że doskonale te dwa problemy połączyłyśmy, rozwiązałyśmy. Takie śmiałe spojrzenie na przestrzeń miejską cieszy oko i daje nadzieję, że pomysły studentów wejdą w życie i zmienią oblicze naszych miast. Bo w końcu Polak jak chce, to potrafi. Polecamy również zobaczyć pierwszy w Gdańsku Wesoły Autobus oraz Podaj Wiosło 2012, drugi festiwal Impro w Gdańsku. Szukaj nas na Facebooku na www.północna.tv i nie zapomnij kliknąć Lubię to.